Hejka wszystkim! Tutaj! W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w grę, która nazywa się Rainbow Friends i jest to story. Nie wiem, o co chodzi, ale na tej grze, na tej takiej... W podglądzie gry znikają kolory, więc jestem bardzo ciekawa, o co tutaj chodzi. A jeżeli wy jesteście ciekawi, jak sobie też dam radę w tej grze, to dajecie. O, pojechaliśmy. Teleportowanie. A, odjechaliśmy autobusem. Dobra, dzisiaj się zaczyna tak trochę dziwnie ten odcinek, zazwyczaj jakoś tak do was mówię. Jakoś się z wami witam. A dzisiaj, proszę czekać 18 sekund, no nieźle. Muzyka jak ze Stranger Things dosłownie. A dzisiaj, moi mili, nie, ja to muszę ściszyć. Tak jestem, to będzie zabawa. Dobra, idę na kawę, możesz coś zagrać albo pójść ze mną na kawę. Ja chcę być kręglem, w sensie chcę rozwalić kręgle sobą. A nie, można? Jaki smutek. Ej, dobra, właśnie, w dzisiejszym odcinku troszeczkę się z wami nie przywitałam na samym początku, tylko zaczęłam tańczyć. Bo była ku temu okazja, ale teraz możemy sobie więcej trochę porozmawiać i pogadać. I są nawet moi widzowie. Tak mi się wydaje, że to są widzowie, bo na Instagramie opublikowałam relację, że nagrywam właśnie tą gierkę. I możecie... Czemu to wszystko kosztuje? A ja nie mam pieniążków. Zero buksy. No nie ma takich. Nie kupię zero buksy. Jezu, strasznie głośno. 1, 2, 3, 6, Oreo znalazła relację na Instagramie, że będę grała w tą grę i dlatego muszę ze mną zagrać, więc jeżeli wy jeszcze nie obserwujecie, to koniecznie zacznijcie to robić, żebyście też mogli występować na moich odcinkach. Dobra, Ethan ma pomysł, wróćmy do mojego domu i zagrajmy w jakieś gry. O tak, pewnie nie mogę się doczekać, aby zagrać w tę grę na deskorolce. Okej, chodźmy. No i nas przenosi do domu Ethana zapewne. A, dobra, okej, wzięliśmy autobus i teraz musimy się przejść. Co tutaj ziomeczek sprzedaje? Lemoniadę z daleka wyglądało jak świeczka. Mogę kupić lemoniadę, ale nie mogę kupić, bo jestem spłukana, jestem biedna. Nie mam pieniędzy. Idź do pokoju konsoli, aby grać w gry. Wygląda jak obrazek z Minecrafta. Ten pies, o Boże, jeszcze ten koteł. Dobra, spoko, to nie wygląda jak obraz z Minecrafta. I co, będziemy grać w grę, tak? Mamy przeskakiwać przez to? Dobra. Ale nie mogę tutaj niczym ruszyć, mogę tylko skakać. Dobra, to będę skakała, bo mi się wydaje, że jak skaczę, to jadę szybciej. Uhu! Jestem skaterem na tym odcinku. Ty, niezła mam kondycję, jak ja tak długo jadę cały czas. Skaczę. Czy ja mam dojechać aż tam? To w ogóle jest jakieś story i w nazwie było, że to jest Rainbow Friends. Jestem ciekawa, czy to będzie cokolwiek związanego z tą grą, czy po prostu ktoś sobie tak wpisał. No ale no nic, no, nazywa się ta gra Rainbow Friends Story, więc tak ją będziemy też nazywać. Jeżeli autor sobie tak wymyślił, to my nie możemy zmieniać nazwy. No i co? Patrzcie na tego koteła tu, nie? Ojoj. Pewnie pójdę zrobić kawę i tam nam mówi. Ja się zapatrzyłam na kota i nie czytałam, co on mówi. O Boże, tu jest kolejny. To są dwa koty. Czy chcę kawę? Jasne, czemu nie? Mam kawę. A jak mogę to? Aha. Fajnie. Nie nagrało mi się, jak piłam kawę, ale zapewne ją piłam. The coffee is really nice, right, Milusia, Klaudusia? Tak, dziękuję za zrobienie tego. Och, przepraszam, chłopaki, pójdę i sprawdzę, co jest nie tak. Tak, albo tak i albo nigdy nie wrócisz, albo jakiś losowy potwór pojawi się na nas. O czym ty mówisz? Nic się nie stanie. I tam. Czekaj, my pójdziemy też z tobą. Gdzie ja mam iść? Jasne, chodźmy razem. Czy mogłyby mi się pojawić jakieś strzałki, gdzie mam iść? A, dobra, po prostu mnie przeteleportuje tam. Idziemy za dom. Czemu każdy ma za domem bezpieczniki? Uch, przy okazji, czy to tylko ja, czy też uważasz, że kolory tego miejsca są dziwne w nosy? O Jezus, co się stało? Czy wy też to słyszeliście? Sąsiad, sąsiedzie, co się stało? Co się dzieje? Wynośmy się stąd, boję się. Bo ja się biegnie jako pierwszy. Nie, to mój sąsiad, musimy sprawdzić. Gdzie on ma wyjście? Aha, przeniosła mnie znowu. Spoko. To jest mylące. Nie, to mój sąsiad. A. Okej, chodź za mną i nie rób żadnego hałasu. Ethan. Śledź Ethana i dowiedz się, co się dzieje. Okej, to jest nasze zadanie. Uch, kto to jest? Joj. Uciekajcie! Ten koleś tu biegnie.
Kowboj, witajcie. Ethan, kim jesteś? Nie ma za co, uratowałem ci życie. Kowboj? Tak, dzięki. Ale naprawdę nie mam pojęcia, co się stało. Jestem tak zdezorientowany, co teraz zrobimy. Lato teraz to się nazywa. Wiem, co robić, ale najpierw jak się nazywam? Jestem Summers. Lato, dobra, okej, nieważne. Jestem Ethan, on jest Peter i wszyscy są moimi przyjaciółmi. Więc pan Summers. Nie chcę być obraźliwy, ale to nie jest Halloween? Nie wiem, lato. Dobra, słuchaj. Za szybko to leci. Mamy duży problem. Ktoś z Ziemi otworzył portal do trzech wymiarów, które nazywają się Ziemia, Czarny i Biały Raj, Stary Dziki Zachód. To długa historia, ale wszystko, co musisz wiedzieć, to to, że musimy... Ale jeśli tego nie zrobimy, Ziemia stanie się czarno-biała i zniszczona. Okej, więc musimy zdobyć wisiorki. Może najpierw powinniście iść i poszukać czegoś do walki. Kij baseballowy wzięłam. Co tutaj chodzi? Dziwna jest ta historia trochę. Orea, zobacz Klaudia, jaki fajny obraz, kotka. Właśnie już widziałam, tutaj teraz widzę pieseła. Ja co chodzi w naszej historii, halo? Lato i Ethan nas prowadzą gdzieś. Śledź Summers i znajdź wisiorki. Dobra, okej, musimy znaleźć jakieś wisiorki. Dwie godziny później. Hej chłopaki, czy ktoś jeszcze nie jest zmęczony? W porządku, możemy zostać w miejscu na jakiś czas. Czyli co, robimy sobie kemping, biwak rozbijamy? To miejsce wydaje się być dobrym miejscem na powód. Dobra. Musimy zebrać trochę zasobów, aby wznieść pożar? Człowieku, jestem zbyt zmęczony, czy możesz zebrać rzeczy? Skała. Aha, bo my tutaj robimy swój ten chyba. Tylko nie patrzą w podłogę, oni są tacy zmęczeni, tak? Dobra, czyli my zbieramy teraz te rzeczy na nasze, bo tu robimy obóz sobie, dobra, okej. Okay. Logi, co to są logi? Czemu mi przypadają ciągle jakieś skały, no? Dobra, ja jako ostatnia przyszłam ze skałą i rozbiliśmy nasze ognisko. I co, i to będzie teraz opowieści o strasznych historiach? Nie, nie jest. Czy nie widzisz, że kolory świata zanikają? Jestem głodny. Ktoś ma coś do jedzenia, czemu mnie to nie dziwi, że akurat Milusia Klaudysia to powiedziała. Cóż, nic nie mam. Myślę, że powinniśmy już iść. Liczy się każda sekunda. Ale siedzieliśmy 15 sekund temu. Nie chcę się spóźnić i żyć w czarno-białym świecie tylko dlatego, że chcesz tu siedzieć. Wychodzę, jeśli ktoś chce iść ze mną, to może przyjść. I faktycznie te są jakby takie... Dobra, chodźmy. Chcecie, jakby te kolory są takie inniejsze, nie? Kolejne 30 minut później. Czy teraz będzie drastyczna zmiana w kolorach? No taka trochę mocna. Wygląda na to, że wisiorek jest gdzieś w tym laboratorium. Dzięki Bogu nie ma tu demonów. Śledź Summers do drugiego pokoju laboratorium. Trochę dziwi mnie ta fabuła. To jest zamknięta. Co znowu? Milusia, Klaudusia, zdenerwusia. Spróbujmy znaleźć coś, co otworzy te drzwi. Kalkulator wątpię. Karton też nie. To w ogóle wygląda tak dziwnie. Ale to chyba nie jest to. O, Mary już znalazł. Dobra, spoko, okej. I zapewne demon. O matko, demony! Och, nie! Idź i pokaż im kilka kolorów. Aha! Mamy ich tutaj rozsypywać. No nie wiem, kto tu kogo rozsypie bardziej. I ale faktycznie... Im dalej idziemy w tą historię, tym te kolory bardziej zanikają. Dlaczego to się nazywa gra Rainbow Friends? Nadal musimy iść do przodu i znaleźć wisiorek. Myślę, że jest w sąsiednim pokoju, więc przygotuj się. Dobra, czyli idziemy tu. Naukowiec. Mamy złego naukowca, który zapewne będzie chciał coś złego zrobić. Zobacz, kto to jest. Najlepszy kowboj. Ten facet dostał drugi waty wisiorki? Tak, chciałabym wziąć ten, który masz. Naprawdę? Nie, ale gdzie trzeci wisiorek? O tam, spójrz na mojego nowego przyjaciela z czarnego i białego raju, który dostał wisiorek 3. Dobra, trochę nie ogarniam. Gdzie był pierwszy wisiorek? Czemu tu jest drugi wisiorek? Czy on ma dwa może wisiorki? Ale tak, kowboju ja też potrzebuję. Dasz mi wisiorek. Aha, czyli kowboj ma jeden wisiorek. Może dasz nam swoje? To jest drugi, trzeci. Naukowiec, naukowca. W porządku. Chyba weźmiemy to sami. Aha. Czy mamy boss fighta teraz? Skakanka elektryczna? Ej, ale jak nie skacze, to się zupełnie nic nie dzieje.
To znaczy chyba mi zabiera jednak trochę życia. Okej, to będę skakała. No i co teraz? Matko, czemu strzelasz jakimś łogniem tu mi? Łogień piekielny, co to ma być? Dopiero zaczynamy. Jak wyjdę tu, będę bezpieczna. Chyba jednak nie. Dobra, znowu skakanka. A skakanka jest szybsza teraz. Albo i nie? Wykorzystanie mocy. Aha, trzeba poczekać, aż on wykorzysta całą swoją moc. Kurczę, to jeszcze parę takich fal trzeba przeżyć. Kurczę, moi sojusznicy. O nie, ktoś umarł właśnie. 99, dobra, czyli to chyba będzie ostatni atak. O nie! Zostałyśmy we dwie. Skakanka. Mam mało życia, nie? Trzeba ostrożnie. Bo coś czuję, że jeszcze będzie trzeba walczyć z nimi. Wykorzystanie mocy 99% cały czas jest. No, co to ma być? Dajcie już spokój. No nie. O nie! O nie, no naprawdę mało życia zostało mi. Jej też już mało życia zostało. No powiedzcie, że to ostatni raz. Zginęłam? Ej, dobra, udało się. Patrzcie, już jest wszystko czarno-białe. Mam jeszcze życie. To jest wszystko czarno-białe, lato. Oboje zniknęli, a ziemia stała się czarno-biała. O nie! Co teraz? Przynajmniej mamy wisiorki 3. Czy możemy teraz coś zrobić? Sprawy można jeszcze naprawić, ale jest problem. Lato mówi nam. Wymaga ofiary z człowieka. Od najsilniejszego ze wszystkich światów. To znaczy, że ty, Summer... Tak, dzięki za pomoc z tymi ludźmi. Teraz muszę zniszczyć te wisiorki raz i przynieść pokój i... Okej, zagłosowałam, żeby Summer się poświęcił. Czy ja wyszłam na złego człowieka w tym momencie? No nie, no, powiedział, że nie ma innego wyjścia, tak? A ja już mam dosyć pechowych zakończeń. Dziękuję bardzo, Summer, będziemy cię pamiętać. Każdy pisze w komentarzu lato. I co, wrócą nam kolory? Wróciły kolory! Summer, udało się! Twoje poświęcenie nie poszło na marne. Jej, super! Udało się. Nawet nasz biwak to jest teraz kolorowy, ale ekstra, nie? 4 dni później. Witajcie, chłopaki, co słychać? Ethan. Cześć, Ethan! Gotowy do gry? Idź do pokoju konsoli, aby grać w grę. Ej, no chyba nie zaczynamy od nowa. Tak się zaczęła nasza poprzednia gra. Hej! Czy nadal myślisz o tym kowboju Summer? Ten kot. Tak. Jak każdego dnia, szczerze. Był fajny, tęsknię za nim. Summer, byłeś cudownym człowiekiem. Tak czy inaczej, nie mówimy o tym, jak mówiliśmy. To dobrze, zacznijmy grę. I co to jest koniec naszej gry? Zaczęcie gry? Albo może Summer będzie w grze? Dobra, czyli po prostu skończyliśmy już naszą grę, grając w inną grę. Okej, przeniosło nas do lobby, czyli nasza gra została skończona. Na szczęście Summer się poświęcił, żebyśmy my mogli żyć i żebyśmy mieli, patrzcie, jaki piękny, kolorowy świat. To się docenia, to się ceni. Nie wiem, dlaczego ta gra się nazywa Rainbow Friends, ale będziemy ją tak nazywać, skoro autor tak sobie wymyślił, niech już tak ma, bo ta gra była naprawdę fajna. To wszystko, co miałam dla Was w dzisiejszym odcinku, ale nie przejmujcie się, bo na pewno będą kolejne. Tylko nie zapomnijcie zostawić przycisku subskrybuj, koniecznie z dzwoneczkiem, no i też dać bardzo dużo łapek w górę, żeby być ze wszystkim na bieżąco, żeby było więcej takich filmów na tym kanale i żeby nasz świat był zawsze kolorowy i piękny. To jak? Widzimy się następnym razem. Pa!